Hej dziewczyny, witam Was w kolejnym filmiku. Dziś filmik będzie o maseczce, maseczce z aspiryny. Ja dowiedziałam się niedawno o takiej maseczce od mojej koleżanki i bardzo pozdrawiam Anetę, jeżeli ona to ogląda i super maseczka naprawdę. I chciałam podzielić się z nią z innymi, ponieważ maseczka ta jest na trądzik, a wiem, że dużo osób boryka się niestety z trądzikiem i ja także. I tak chciałam jeszcze, zanim przejdziemy do przygotowania tej maseczki, po prostu zrobić taki wstęp, mniej więcej o co chodzi, bo ja, jak wiecie, borykam się z trądzikiem dosyć takim mocnym i jak mogłybyście, znaczy jak może widziałyście, albo jak chcecie zobaczyć, to po prostu sobie obejrzyjcie te poprzednie filmiki takie z miesiąc wcześniej albo półtora i ja miałam takie bardzo duże wypryski na twarzy, wręcz takie podskórne po prostu, jakieś takie ropne pryszcze i to nie wyglądało ciekawie. I pierwszy antybiotyk, który brałam, to był taki w kroplach do smarowania na twarz. Nie pomógł mi i ostatnio także poszłam właśnie do dermatologa i pani mi przepisała tabletki doustne i maść i rzeczywiście nadal biorę. Rzeczywiście bardzo mi pomogły, bo doprowadziły moją skórę do tego, że mam tylko przebarwienia. No i, ale co jakiś czas, co dwa dni wyskakiwało mi nowe jakieś tam, nie było aż tyle jak wcześniej, ale jakaś tam zawsze jedna mi wyskakiwała i znowu prowadziła do tego, że jakaś tam blizna mi się robiła. Trochę byłam zła, bo myślałam, no, że jeszcze będę trochę brała te tabletki, może przestaną w ogóle wyskakiwać. No i właśnie koleżanka mi powiedziała o tej maseczce z aspiryny i powiem Wam, że ja ją zrobiłam i teraz zastanawiam się, czy to może taki wiecie, że nagle w ten czas te tabletki zaczęły działać, czy ta maseczka. Raczej jestem tą maseczką, ja po prostu ją nałożyłam tydzień temu. I ja ją, jak nałożyłam ją, zdjęłam po prostu, zmyłam ją i na drugi dzień, przez następne kilka dni, nic w ogóle mi jeszcze nie wyskoczyło. Więc jestem naprawdę mega zadowolona. Zrobiłam do tej pory dwie maseczki, ale efekt jest po prostu, no jeszcze nic tak nie podziałało na mnie, jak właśnie to. I moje, myślę, że moje przebarwienia, ja wiem, że dla niektórych to może mogą być duże, dla mnie to one są naprawdę spoko, bo są po prostu tylko takie powierzchowne przebarwienia, nie ma żadnych jakichś tam, nie wiem, stanów zapalnych, ani nic takiego, więc to jest po prostu do usunięcia. I chętnych do obejrzenia, jak przygotowuję maseczkę, zapraszam. Wtedy na miejscu będę wszystko opowiadać. Witam Was tutaj z mojego biurka, na którym w akademiku czynię wszystko od gotowania, nie wiem, korzystania z komputera i różnych innych rzeczy. Tutaj mam jogurt naturalny, to jest Danon. I powiem Wam, żeby najlepiej sprawdzić, żeby ten jogurt nie miał cukru takiej zbyt dużej ilości i żeby był taki dosyć po prostu gęsty. Aspiryna, najlepiej ta Bayer niepowlekana, wiecie, żeby się łatwiej rozpuściła. No i ja tutaj mam troszeczkę wody. Mała łyżeczka nam jest potrzebna. Teraz tak, bierzemy cztery tabletki spokojnie aspiryny. Takie kładę troszeczkę w samym po prostu rogu, żeby lepiej nie było nalać wody na nią. I troszeczkę wody. Myślę, że na taką łyżeczkę, no nawet troszeczkę mniej wody po prostu, żeby to nie było aż tak bardzo rzadkie po prostu. O, widzicie? Tyle wody, widzicie. Teraz poczekajcie, muszę wziąć w drugą rękę po prostu, bo ta ręka... Okej, okay. No i polać na te tabletki. I one nam się tutaj będą rozpuszczać. Możemy im trochę oczywiście pomóc, bo jest to mała ilość wody, więc to na pewno nie będzie po prostu
nie będzie takie rzadkie, bo większa ilość wody powoduje niestety, że nam ta maseczka robi się rzadka, a tutaj możemy sobie pomóc łyżeczką, jak już jest takie nasiąknięte, to po prostu łatwiej. I chciałam powiedzieć, że ta maseczka, wiadomo, jak ją zrobimy, ma w sobie takie mikrogranulki, takie jak przy peelingu, więc osobom o dużym trądziku, o dużych problemach, no to może nie to, żebym nie radziła. Ja jak na początku zaczynałam, to miałam tam jeszcze takie ropne zmiany i wiadomo, że nie można za bardzo używać takich peelingów, maseczek z drobinkami, ponieważ to bardziej rozcieramy, ale ja ją nałożyłam i starałam się ją nie trzeć na skórze, tylko delikatnie kłaść te granulki i wtedy było ok. Dobra. Teraz bierzemy sobie jogurt, ja go troszeczkę wymieszam. On i tak nie jest gęsty. Wydaje mi się, że też powinnam, jeżeli znacie jakieś fajne jogurty do tego, no to dajcie znać, bo jestem ciekawa. No i bierzemy taką łyżkę, myślę, spokojnie. I nawet jeszcze troszeczkę. I mieszamy. Pięknie pachnie jogurtem naturalnym i tą skórę naprawdę nie dość, że leczy te stany zapalne wszystkie, to tą skórę jeszcze tak delikatnie jak gdyby orzeźwia ten jogurt, chłodzi, więc jest bardzo fajnie, a aspiryna jednocześnie ją rozgrzewa. I tak, jeżeli chcecie, żeby maseczka była bardziej gęsta, ja ją po prostu delikatnie nakładam na buzię, troszeczkę się z tym bawię, bo ciężko jest nałożyć taki rzadki, ale jakoś tam mi się udaje, ale jeżeli chcecie, żeby była bardziej gęsta, to wyczytałam, że możecie dodać odrobinkę miodu i wtedy będzie rzeczywiście bardziej gęsta i będzie Wam się ją wygodniej nakładać. Ok, więc maseczkę mamy przygotowaną i teraz będę ją nakładać. Maseczkę mam tutaj już przygotowaną, tak jak Wam pokazywałam. Teraz troszeczkę popukam, żeby zeszła z tego z łyżeczki i najlepiej sobie wziąć jakąś, nie wiem, znaczy no ja akurat siedzę, więc mi tak nakładam po prostu jakąś ścierkę, bo to jest bardzo rzadkie, więc żeby po prostu nie nakapało na nas, tylko na coś, na co można. Ja wezmę sobie ścierkę na kolana i tak i nakładamy. Ja robię to palcami, nie żadnym pędzelkiem, może powinnam pędzelkiem, ale ja zawsze robię maseczki palcami i już jestem do tego przyzwyczajona, że tak ma być i tutaj będę starać się robić to przy podglądzie, bo nie chcę mi się już brać lusterka. Delikatnie, ja nie peelinguję buzi, bo tam jeszcze boję się, że jakieś tam malutkie, może podskórne krosty mam i mogłabym to rozdrapać. Ma takie fajne mikro granuleczki tej aspiryny. Powiem Wam, że fajnie orzeźwia. Na początek czujemy taki super chłód i naprawdę ja bardzo lubię to takie poczucie i jak widzicie, mimo tego, że jest taka dosyć rzadka, trzyma się nam buzi i raczej nie ma tak, że coś by tam jakoś super, nie wiem, spływało. Efekt jest naprawdę rewelacyjny. Mówię to Wam i pokazuję, jakoś tak nigdy mi nie brało, żeby po prostu pokazywać Wam robienie maseczek, ale myślę, że moja koleżanka podsunęła mi naprawdę super pomysł i sprawdził się na mnie i po prostu warto, żebyście, jeżeli macie takie problemy, też znały tą maseczkę, bo jest naprawdę super, a jest, no jest tania. Możemy ją zrobić sami w domu.
Wiadomo, możemy sobie coś też do niej dodać, jeżeli potrzebujecie, jeżeli znacie się na tym, że nie wiem, że coś może być jeszcze fajne dodane do niej, no to jak najbardziej. I jeśli chodzi o jej trzymanie, to ja przeczytałam, moja koleżanka mówiła, że chyba około 5 minut. Ja przeczytałam, że dotąd aż maseczka wyschnie. Ja ją trzymam tak właśnie też, tak jak moja koleżanka mówiła, do około 5 minut, nie więcej. Okej, okay. I nawet jeszcze nam troszeczkę tej maseczki tutaj zostało, łapki brudne. I tak, myślę, że to co chciałam, to wam powiedziałam. Jakie jest jej działanie, po co ją stosujemy, jak ją zrobić. Tak naprawdę wszystko. Tak jak mówiłam, trzymamy ją 5 minut, ja do was wracam za 5 minut i wtedy się zobaczymy. Okej, okay, dziewczyny, no to ja już zmyłam maseczkę i powiem wam tak, że mimo tego, że czułyśmy, że skóra jest taka gdyby orzeźwiona tym zimnym jogurtem, to teraz można, czujemy jak gdyby, ja czuję takie rozgrzanie skóry po tej aspirynie. I powiem wam tak, że ja widzę, nie wiem czy wy widzicie w kamerze, czy ten, że jest dokładnie, że jest jak gdyby, jest trochę jak gdyby wybielona ta skóra, ta cera się jak gdyby ujednolica. I bardzo ładnie to wygląda i wiadomo, że jeden raz nam nic nie pomoże, ale mi jeden raz pomógł, ponieważ zniwelował pojawianie się nowych krust, więc to jest naprawdę mega, mega plus i ja jestem po prostu zachwycona tym, że on to zrobił, ponieważ próbowałam naprawdę z wieloma rzeczami i nic nie pomagało, więc taka maseczka dla mnie to jest zbawienie i to jeszcze takiej domowej roboty, gdzie nie trzeba się namęczyć z jej zrobieniem. I tak, jeśli chodzi o przebarwienia, no to po prostu będę ją cały czas stosować, mam nadzieję, że kiedyś znikną, choć wiadomo, że przebarwienia naprawdę długo, długo potrzeba dużo czasu, żeby ta skóra na nowo jak gdyby się odbudowała. Więc mam nadzieję, że skorzystacie. To naprawdę fajna maseczka i właśnie chciałam, ze mną się podzielono jej przepisem i ja chciałam się z wami podzielić, żebyście też mogły sobie taką zrobić, jeżeli macie takie problemy, albo chociaż nawet po prostu, jeżeli macie jakieś, nie wiem, delikatne przebarwienia, albo chcecie sobie fajnie oczyścić buzię, to jak najbardziej. Więc mam nadzieję, że film wam się podobał, mam nadzieję, że tak jak mówiłam, skorzystacie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!